Chcieliśmy Państwu zaprezentować jeszcze jednego poszkodowanego. Tu przed nami i przed sądem na rozprawę przyjechał też Eryk Kamiński, który jest poszkodowany przez bank PKO SA, ten z byłym żubrem. Proszę Eryk, może Ty w kilku słowach napomkniesz, o co wnosisz, jakie pretensje masz do banku PKO, bo wiem, że odbyłeś już kilka protestów przed tym bankiem, bank Cię zaczął szantażować i straszyć. Czego się spodziewasz po tej rozprawie i co ewentualnie zamierzasz w tej sprawie dalej robić? Po pierwsze przyjechałem oczywiście sympatyzując się z panem Leszkiem Kopczyńskim, dlatego że on jest poszkodowany przez PKO BP, a znowu ja z PKO SA. PKO SA mnie okradał, nie mówię okradł, tylko okradał mnie bezczelnie kilka razy. No oczywiście raz jest tak za dużo, a kilka razy to jest naprawdę już astronomicznie. Więc czym różni się sprawa Kopczyńskiego a moja? Tym, że po prostu dla Kopczyńskiego okradziono go na wielką sumę, mnie troszeczkę na mniejszą, ale w dalszym ciągu dwa wydarzenia są zwane kradzieżą, złodziejstwem. Ja oczywiście też się domagam wymiaru sprawiedliwości, przekazania mi na przykład wyroku skazującego ludzi, którzy okradli mnie w PKO SA jako winnych, dlatego że mam dobre dowody świadczące o to, że PKO SA mnie okradał i to wszystko jest w dokumentach, na papierze. Jestem obywatelem Stanów Zjednoczonych i zarazem polskim, dlatego że objąłem polskie obywatelstwo z powodu tego, że muszę być w strefie Schengen. I aby być w Polsce, by się procesować z bankiem PKO SA, któremu nie odpuszczę. Uważam, że oczywiście sympatyzuję się z panem Kopczyńskim i uważam, że ci, którzy zostali poszkodowani przez jakikolwiek bank, powinni się kontaktować z partią Racja lub jakimkolwiek kontaktem z człowiekiem, który został okradziony przez system bankowy w Polsce. Chcę dodać, że uważam siebie, może nie za takiego, jak to się mówi, osobnika, który za wszelką cenę dowieść swojej racji, ale uważam też z tego powodu, walczę dlatego, że może chciałbym też przekonać i ostrzec innych ludzi, którzy zostali przez system bankowy w Polsce okradzieni. Nie mówię przez banki polskie, dlatego, bo tu nie ma banków polskich, tylko przez system bankowy w Polsce. Więc będę dochodził swojej sprawiedliwości w innych sądach, nie tylko w tych, których już byłem. Nie miałem żadnej ugody z bankiem PKO SA, ale będę walczył do końca i prosiłbym, żeby ci, którzy byli poszkodowani, jakoś się dołączyli do nas, do pana Kopczyńskiego. Są jeszcze inne osoby, podamy oczywiście to w biuletynie lub jakoś informacyjnie przez numer telefonu lub e-mail. Dziękuję bardzo i uważam, że wygramy. Dziękuję bardzo. Dzisiaj prawdopodobnie odbędzie się jeszcze manifestacja pod bankiem PKO SA z udziałem Eryka. Zapraszamy Państwa na naszą stronę internetową, naszego biuletynu na Facebooku racja.pl. Proszę Państwa, dzwońcie, przysyłajcie maile w naszej sprawie. Chcemy stworzyć ogólnopolską organizację, która położy kres tym bandyckim praktykom banku okradania nas przy udziale wymiaru sprawiedliwości i nie tylko różnych innych czynników. Tu podczas manifestacji w Poznaniu doszło do naruszenia nietykalności osobistej Eryka. Nie tu w Poznaniu, tylko w Poznaniu, bo my jesteśmy w Łodzi. Tak, jesteśmy w Łodzi, przypominam. Do naruszenia jego nietykalności cielesnej, gdzie świadkami tych przepychanek i chwytania go za rękę pracowników banku była policja, która nie reagowała, natomiast w Piasecznie doszło również do całkowitego usunięcia. Ingerencji policji celem usunięcia. Przypominamy, że każdy obywatel Polski ma zagwarantowane możliwości protestu i zgodnie z tymi konstytucyjnymi uprawnieniami Eryk protestował przed tym bankiem. Policja przyjechała, żeby go usunąć. Sprawę wyjaśniamy w tej chwili na poziomie komendanta stołecznej policji w Warszawie, komendanta w Piasecznie. No i oczywiście będziemy interpelować do marszałek Sejmu. Zobaczymy. Pani Sawickiej chyba prawdopodobnie, tak? Nie wiemy tu jeszcze, dokąd będzie to pismo skierowane.
Będziemy Państwa informować na bieżąco o tych wydarzeniach oraz o skutkach, ponieważ Eryk domaga się zadośćuczynienia za tą napaść przed nami. To dziękuję, zapraszam jeszcze raz na salę sądową. Notoryczni oszuści i kłamcy. Bank PKO to złodziej! Bank PKO to złodziej! Twoja matka. Dobra, a co? Witamy wszystkich Państwa na manifestacji, którą organizujemy przeciwko złodziejskiemu bankowi, który okrada bez żenady swoich udziałowców, swoich klientów. Tu mamy przed Państwem Erika, który protestuje, którego okradł bank i nie chce mu oddać pieniędzy, by płacić mu odszkodowania. Ten protest jest ciągiem protestów, który przetacza się przez całą Polskę. Szczegółów możecie Państwo się doczytać na naszej stronie internetowej www.racjapolskiejlewicy.pl lub na stronie internetowej Eryka Kamińskiego. Doszukacie się szczegółów tego przekrętnego banku, którego Luigi Lomaggio chwali się, że w drugim kwartale zarobili 750 milionów i to nadspodziewany dochód. Po naszych manifestacjach odezwały się wreszcie struktury tego banku i zaczęły straszyć Kamińskiego Eryka konsekwencjami za znieważanie. W Poznaniu doszło do przepychanki, gdzie strażnicy banku próbowali go wypchnąć z chodnika. Przypominam, że każdy ma konstytucyjne prawo do protestowania w swoich sprawach i nikt nie ma prawa usunąć go z chodnika, ewentualnie zamykać mu usta. Jeszcze raz wzywamy Luigi Lomaggio, żeby oddał ukradzione pieniądze Erykowi Kamińskiemu. A Państwa namawiamy, żebyście jak najszybciej wycofali swoje pieniądze z tego złodziejskiego banku, zanim znajdziecie się w takiej samej sytuacji jak Eryk Kamiński. I wtedy zostaniecie sami. Albo dołączcie do nas w proteście. Znajdziecie nas na stronach internetowy. Założymy organizację, która położy kres tym złodziejskim praktykom banku PKO SA.